naszym piłkarzom nie poszło. Pytam się trenera, czy mieli mszę świętą? Odmówili jakiś różaniec, powierzyli Bogu siebie, wytatuowali ramiona, plecy, ręce i myśleli, że pod tym znakiem zwyciężą. Pan bramkarz Tytoń ten pokazał klasę. Przy karnym uklęknął, przeżegnał się i obronił. Wczoraj pan Spakowski robił odniesienia, bo fragmenty, mieliśmy spotkania, ale polecieliśmy na, moi drodzy, na fragmenty meczu. Przyszliśmy w momencie, gdy nam pyknęli równo, teraz pych jest. Jak pan Spakowski najpierw się odnosił na pierwszej połowie, kiedy naszym szło do mantry. Ty on się znalazł w Tybecie. Później, kiedy naszym nie szło, zaczął się odnosić, moi drodzy, do wiary, drodzy państwo, nadziei. Ja zrobię, no to jeszcze powiedz miłość, mamy wszystko dyboskie i mamy już katechezę. A pod koniec meczu robi nagle odniesienie do Bożej opatrzności. Wystarczyło jedna godzina i facet się nawrócił. I przypomniał sobie, że Polska to nie mantra, tylko Boża opatrzność.